I witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Rayman 3. Chwila, muszę sobie zerować stopę, dlatego się tak zaciąłem. W poprzednim odcinku zorientowałem się, że mój pad działa i mogę grać na moim padzie cudownym, seksownym. Nigdy jeszcze nie grałem w Raymana na padzie, więc będzie ciekawie. I tak, w ostatnim odcinku pobiliśmy Gimpera, dlatego mamy teraz dostęp do specjalnego alkoholu z Machinimy. On daje nam tymczasowe partnerstwo, które pozwala nam nagrywać odcinki w innych strojach i robić z siebie showmana. Bo to oczywiście... O Jezus, jak ciężko. Dobra, chuj, nie będę grał na padzie, będę grał na klawiaturze, bo na padzie mam troszeczkę zrypaną tą... klawiszologię. I tak, to jest po prostu działa tak, że jesteśmy dalej sobą, ale udajemy kogoś zupełnie innego i dzięki temu dzieciaki się cieszą na YouTube. I... Rupaczku. Ach, nie zdążyłem. Pamiętam, że za pomocą wciągania tego zdążyłem raz, żeby... Kombo. Każda chwila! Od tego zależy przyszłość gatunku! 520. Mam nadzieję, że nie zabrzmiało to zbyt patetycznie. O matko. No, to tak więc zobaczmy, czy będzie... No 76, gdzieś się po prostu przy jakiejś ścianie jeszcze były te kryształki, o których zapomniałem. Ale to nam nieistotne. Ja takie ważniejsze sekrety będę pokazywał, takie istotniejsze, takie... Kurde, wyraźnie będziecie widzieć, że są istotniejsze od innych. Jeszcze trochę i Andre do trzeciego serca świata! O Boże, ten moment. Rozpoczynasz level i ta muzyka i widzisz to. Piękno tej gry jest dosłownie... No, nieopisywalne, to jest magia, po prostu magia, tu nie ma nic więcej. O! Zoku! Wypierdalaj! O! Zokowi coś wyleciało z ust i to było czarne. Zoku, od kiedy bawisz się w skam? I tak, gdzie to było? Nie, pierwszy nie będzie. Nie istotne, głośno myślę. Robaczki, śmierdzioszki i inne przynajmniej. Iść ty kablu ty. No, kabel mnie dotyka. To nieprzyjemne, wiesz ty. A, z góry się tam doskakiwało. Dobra. Trzeba pamiętać różne rzeczy. A ja sobie... Wiecie, to jest niby gameplay na ślepo, ale za dobrze, za wiele razy w dzieciństwie grałem w tą grę, żeby to był, no, gameplay na ślepo. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale po prostu musicie zrozumieć, o co chodzi. No tak jak do Devil May Cry zacząłem. Niby nie miałem także po jakimś tam przejściu, tylko... O! Pamiętam z dzieciństwa! Jeps, kurde, SSS, rank, pierwsze misje, wszystko takie i najlepszy gameplay, jaki kiedykolwiek zrobił ktokolwiek w Polsce z tej gry. Polecam sobie zobaczyć inne, zagrajmy właśnie z Devil May Cry 3, nawet specjalnej edycji, na polskim YouTubie. Zobaczycie, jak bardzo jestem osobą... Nie chcę się chwalić, nie chcę być chujem Żydem, ale ja jestem chyba jedyną osobą, która pokazała... uszanowała to, czym ta gra jest. Całe życie na klawiaturce nadupiałem, więc raczej dalej będę na klawiaturce nadupiał. O! I nikt nigdy nie ogarnia, o co chodzi z tym robaczkiem. Trzeba na shifcie iść powoli i podejść do niego. Zobaczcie, co się stanie. 250 punktów. Widzicie? Nie no, człowiek pająk! Tylko nie uszkodź sobie facjatki! Nikt nie wie, o co chodzi z tym robaczkiem, a do niego trzeba powolutku podejść, żeby się nie przestraszył. I taki jest bajer z tym robaczkiem. Znaczy... No, liściem. Chuj wie, co to jest. Ten ryj. No, skoczmy. Współczesny Zagrajmer zacząłby od czerwonego kryształu i nabił sobie komba. Dobry Zagrajmer zacznie od żółtego. Jehu, da! Tylko, że nie krzyknął Jahu. Opa. O Boże, Mickey! Ja co tu się dzieje? Może trochę ciszej, co? Zbadaj, skarbie! Nie twoja sprawa! Ja pieprzę, Kimber bije kobiety. I chowa się w domu dla kobiet. Nie wiem, jak ludzie dalej mogą myśleć, że Kimber daje homoseksualizm. Musisz go znaleźć! Naprawdę, jest różnica między żartami na temat, że o, jest mój głos, a robieniem takich już totalnie przesadzonych elementów odnośnie tego, które już nie są kawałami, tylko są takim niesmacznym żartem dla osób, które naprawdę są homo. No nie wiem. Hej! Tak się składa, że tu się pracuje, wiesz? Mam to wyjebane już, szmato. Jesteś w kuchni, szybko, zamknij się! Znajdź Andre i zniszcz go! Znisz go! Znajdź Gimpera i zniszcz go!
A tu ktoś pisze, że kariera uciekła z pod nosa. To chyba było jedno takie, że... Nie daj mu uciec! To ty, Krystyna? Nie! Walcz się! Kimber bije kobiety. Serce świata! Tędy! O mój Boże! To bez dwóch zdań potworne! A Andre dotrze do serca, a to oznacza niechybną zagładę! Patata! Patata! Uwielbiam ten dźwięk. Teraz ten dźwięk. O Boże, to dum dum dum. Jak to zajebiste jest. Dzieciństwo. Nie, nie ma robotka. Muszę się wsłuchiwać, a jednak mam przeciszoną gierkę, żeby nie tędy. Było mi tędy! Według instrukcji możemy iść tędy. Na twoim miejscu dałbym se siana i szorował na casting do Spidermana 2. Hehe, za późno. O! I teraz tak. Powolutku, bo tu robaczek jest na boczku. A nie, to nie robaczek. To był Gzyms! Poszukali nas. Ej, a dobra, już pamiętam, gdzie jest robaczek tak naprawdę. Gdzie tu? O Jezu! Andre zaraz dotrze do serca! Energie dzielą się! Nadchodzi zagłada! Nadchodzi zagłada i to wszystko, niby to jest żart. Ale tak sobie się to brzmi, ta gra po prostu jest wspaniała, cieszę się mnie. Co ty mi tu? Gwiazdka mnie ninja! Co ty się kurwa myślisz, co? Jezus, gra! Pisał. Pisał? Nie powiecie, że myślisz. Tu. Jeszcze to i tutaj za tym będzie robaczek. Znaczy, robaczek, ja to robaczkiem nazywam też. Po prostu chodzi o śpiącą... W sumie co to jest do cholery jasnej? Lol, to ma oczy, rzeczywiście. Zobaczcie. I co? Oczy ci znikły. Jezus Maria, ja mu wydłubałem oczy. Tak naprawdę powoli podeszłem, bo on widzi tak, wiecie, przejściowo tylko jak wąż rzeczny, a ja mu na to urwę ci twarz. I mu urwałem dosłownie mordę w trzech częściach pięty. Rayman to psychopata. Dlatego lubię tą grę. Opa. O. Bardzo dobrze. Proszę o pieniążki. Dziękuję. Nic mnie nie interesuje, chcę tylko pieniążki. Bo oczywiście będę nagrywał jako bonusowe odcinki te misje poboczne, jakie są, czyli te bonusy za punkty. Op! Nie może tam wejść! Szybko! Łapko! Globox! Rayman, Zoku! Znaczy Zoku, jestem. Co ja gadam? Zoku. O nie! Coś ty zrobił! Zoku! Mówiłem, żebyś nie wsadzał do buzi wszystko, co zobaczysz. Ostatnim razem zjadł skorpiona. Gdzieś jadł jeden. To przykre trochę. Bo jest coś takiego, że chyba 30 czy tam 40% jest za właśnie wykonywanie dobrze kombinacji, no nie? A są poziomy, gdzie kombinacje Andre, nie są istotne. Gdzie jest Andre? Nie są istotne, tylko mnie. Są istotne właśnie samo zbieranie samych kryształów. I tutaj będzie fajny sekret, o którym Zoku na pewno nie wiedział. Cała energia na świecie pochodzi z serca. Po raz kolejny z elementu. Kolejny element idzie się. I tak. Otwiera się to i widzicie kurwa tą akcję świateł i ta muzyka. Ten bić. Jesteś w stanie uwierzyć, że to jest serce świata. Cała energia ze świata umieszczona w tym miejscu. Ach, coś pięknego. Przepraszam, był tu Andre. Rave party. Moje, tak jak myślałem. Andre nadal żyje.
Globoks nie może przebywać koło serca. To zbyt ryzykowne. Globoks to twój przyjaciel. Zaprowadź go do szamana w lesie czystych liści. To mój stary znajomy. Będzie wiedział, jak pozbyć się André. Uważaj! André jest mrocznym lumem, a mroczne lumy to zwyrodniałe dranie. Mógł zmusić Globoksa do wypicia soku śliwkowego, a wszyscy wiedzą, że Globoks jest uczulony na śliwki. Do zobaczenia w Raymanie czwórce! No gdyby tylko, kurwa, gdyby tylko nie było, że o, mamy, na pewno nie mamy już fanów, którzy chcieliby zobaczyć Raymana czwórkę. Musimy, kurde, sprzedać prawa autorskie twórcom, którzy stworzą takie coś jak Rayman Origins. Powiem tak, Rayman Origins i Rayman Legends nie są złymi grami, ale Rayman jest tam wciśnięty na siłę. Tam równie dobrze mogły być postacie z Adventure Time. I to jest z oku, że tam potem zauważyłeś pewno, że przeszedłeś przez portal i miałeś 0% i myślałeś, że po prostu tak, jest. Tak powinno być. No właśnie tutaj jest sekret. I zobacz, jak ten sekret zajebiście wygląda. Iha! Nie no, coś pięknego, prawda? And that's how you do it, baby! I to powinno być 100%. Naprzód. What? Co mu się stało? Widzicie? I teraz jest 100%. Udostępniono nowy poziom premiowy! Yay! I najlepszy moment! That music! Wiem, ominąłem kryształa. Mnie to nie interesuje jakoś bardzo. Nie będę wam tutaj przedłużać to, bo to jest zbyt fajny moment, żeby go przedłużać. O nie! To ja! No to ty, Zoku! Zawsze źle operujesz wszelkiego rodzajami pojazdami. Kurde! Powiedział prawie, który się wywalił. No nie! Hej, zobacz! Robię za helikopter, co nie? Co ja robię? To nie istotne. A no tak, zapomniałem, że on mi automatycznie skacze przy bokach. I teraz te skrzypce będą tutaj zaraz. No nie, ale to jeszcze! Myślałem, że będzie ten moment groovy jaki jest. Dobra, ja nie będę nic specjalnie mówić w tych sekwencjach na funky boardzie, bo ta muzyka jest za dobra. Więc ja po prostu będę cicho w tych momentach. Ba! Głupi ja. O Boże! Lata 80. Piękne lata 80. Dresy w paski. O Boże! Piękno tej gry jest niesamowite. Przychodzisz z poziomu na poziom w czymś tak wspaniałym jak ten funky board.
Te oczy. Krzywy ryj. A potem się jeszcze okaże, że źle audio jest nagrane, bo to na... Co jest? Kto? Kto wyłączył tę fajną muzyczkę? Chyba niczego nie zepsułem. Muzyka? Gdzie jest muzyka? Cicho! Nie wyciągnijcie mnie stąd! Chce mi się pić! No i co ty na to, Zoku? Rayman, ja potrzebuję lekarza! Szybko! Kurde, było nie bawić się w worę, co? E621 szmato, co? Xeno ci pokazał, tak? O, zaczyna się, kurwa. O, idę stąd, w ogóle śmierdzisz. Nigdy nie dotrzecie do tego szamana w lesie! Moje mroklumy już o to zadbają! Opa! Excellent! A, i też nie obiecuję, że... Nie obiecuję też, że znajdę wszystkie ukryte tinsiny. Po prostu znajdę tyle, ile będzie potrzeba, no... Tyle w temacie, no nie? Aczkolwiek poinformuję o wszelkiego rodzaju sekretach, jakie wystąpią. No, możecie być pewni, że nie będzie tak na zasadzie, że współczesne zagrajmy w ogóle, to jest taka śmieszna gierka bazująca na modzie do Minecrafta. Bicz! Dajcie mi bicz! Byle szybko! Opa, klip z klip. W ogóle zobaczcie, każdy ten element w tej w tych teksturach, nawet te, to za co jestem złapany, to musi, to mogłaby być po prostu denna kratka, ale nie, musiała być pięknie zafalbankowana. Ta gra to jedna wielka falbanka. O, mroklumy uwięziły te maleństwa, niezbyt to ładnie. Maleństwa, chuj, że tinsyny mają każdy po 1000 lat. Dziury w serze, naprzód, podteksty seksualne. Dzięki, Lohaczu! Zobacz, co zakosiłem mroklumom! Lecę, bo muszę policzyć dziury w serze! Tam, tak, paluszkiem, co? Rayman, przestań się bawić w przebieranki, tylko zawieź mnie do tego lekarza! Rayman, przestań bawić się w przebieranki, tylko nagraj normalnie let's play, a nie kurde udajesz jakiegoś współczesnego showmana. Że niby gierka indie horror cię tak bardzo przestraszyła, że dostałeś psychopatycznej rozwody na temat istnienia swojego życia, a potem płakałeś, na kiedy robiłeś film na 1000 widzów? Tak. Ten dźwięk. Puf! Takie dramatyczne. No kocham to takie. Po prostu jest cudnie. A ty co? Hubert Urbański, kurwa, z Kazachstanu. Co? Lewa. Prawa. I w lewa. Cały czas były prawe, ale co tam? Popia. Trzeba pierdolnąć. Jeb. Ale mu jebłem. Oczywiście lepiej jebnąć tym super naładowanym ciosem, bo wtedy uderza się za 100 plus 30 jeszcze punktów. Leczek kilczowie dnieje! Nie wiem, co on tam powiedział. O, teraz będziemy mieć z maszynimy osobowość napakowanego faceta, który jest heteroseksualny. Rayman, te przebieranki robią się żałosne. W ogóle nie spełniają roli. Ja od razu cię poznałem. Bardzo dobrze wypowiedziałeś się, Globok. Współczesny YouTube pierdzieli się przez to. A oczywiście mając tą super siłę, super pięści Andrzejowej, możemy rozbijać takie skrzynki. Żygać będę. Po takiej przebierance też bym żygał. Możemy rozwalać takie skrzynki na jeden cios. Zygmunt, co ty tam robisz? Nie wiem, co ty robisz. Ale też to! Jesteście na tym moście i postanowicie, a se kiedyś nacisnę X i zobaczcie tam otoczenie piękne, które jest. Ach, piękne. Grzybowa kraina. W krainie grzybów. Choć słoneczna kusi łąka. Zbigniew Drozda. Dajcie mi pić, albo pozatykam mu tętnicę! O, dobrze! Zrobi! Zrób coś! Dobra, zrobię! Dobra, zatykaj ten tętnicę. Jestem stworzony do miłości! Wiem, że jesteś stworzony do miłości, bo korzystam z tego każdej nocy, Zoku. Dobra, ja w tym momencie zakończę ten odcinek, tak, do zobaczenia, na razie.